zacznie się debata z salą. Jeszcze ostatnie wystąpienia mówców po stronie propozycji tezy. Redaktor Tomasz Rożek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem w trudnej i niezręcznej sytuacji, bo mówił astrobiolog, mówił astronom, mówił człowiek, który wie wszystko o przyszłości, mówię o panu Marku Oramusie, i mówił kosmonauta. Ja jestem fizykiem najzwyklejszym i problem polega na tym, że mam tyle wątków, że bardzo trudno je rzeczywiście uporządkować. Na początku zwrócę się do Jakuba. Zastosowałeś bardzo sprytną, ale jednak lekką manipulację. Dlatego, że z jednej strony mówiłeś o tym, że nie wiadomo, czy za te 4 miliardy lat to będziemy my, ale z drugiej strony mówiłeś, że oczywiście w czasie tych wymierań my byliśmy w tych 20%. Nie, nie my, tylko to było tak, że my żyjemy dzięki temu, że oni ginęli. Czyli oni, one, począwszy od najbardziej znanych, być może, dinozaurów i tego, że jak one wyginęły, to gdzieś się zrobiło miejsce dla tych ssaków. Rzeczywiście to wymieranie to jest naturalny element naszego świata biologicznego. Takich wymierań dużych było 5, być może jesteśmy w trakcie 6, co gorsze, być może jesteśmy powodem tego 6 wymierania. Tych powodów wcześniej, te powody bywały różne. Klimat, kosmos. I to wszystko jest prawda, że one oczywiście w dużej części mogą pojawić się i dzisiaj. My możemy liczyć nieskończenie długo prawdopodobieństwa pojawienia się różnych rzeczy. I jestem całkowicie przekonany, no nie całkowicie, ale jestem przekonany, że technologia jest w stanie zminimalizować szanse wielu tych zagrożeń, które gdzieś tam się pojawiają. Patrzę jednak optymistycznie między innymi na zmianę klimatu, na to, że w końcu się gdzieś tam zorientujemy, że w końcu znajdziemy technologię, która je jakoś zmieni, w końcu ostatecznie, jakkolwiek cynicznie by to nie brzmiało, trudno mi sobie wyobrazić zmiany klimatu, które by zmiotły życie w ogóle z powierzchni Ziemi. Może mogą utrudnić, mogą spowodować, że dla wielu ludzi będzie to oznaczało przeprowadzenie się z miejsca na miejsce, ale koniec końców te zmiany, o których mówimy, te, które wynikają z naszej działalności, one nie zagrożą istnieniu życia i nie zagrożą istnieniu człowieka. Natomiast przypominam, że w tej tezie, która jest nad moją głową, tam nie ma informacji w ogóle o technologiach. Tam nie ma informacji, tam nie ma w ogóle słowa koszty. Tam nie ma kwestii jakiejś cezury czasowej. Mówimy ogólnie. Czyli zastanawiam się, czy człowiek, jakkolwiek ten człowiek by wyglądał, czy człowiek jest w stanie na tej planecie żyć forever? Nie, nie jest. I bynajmniej nie z powodu tego, że asteroidy co jakiś czas mogą uderzać. Nie z powodu tego, że może się zmieniać klimat, nie z powodu tego, że może dojść do jakiejś kosmicznej, bardziej lub mniej katastrofy, nawet nie z powodu tego, że człowiek tak eksploatuje planetę, że za chwilę może tu być pustynia. Nie. Z tym wszystkim jest w stanie sobie poradzić, moim zdaniem, i poradzi sobie technologia. Natomiast jest jedna rzecz, z którą technologicznie sobie nie poradzimy absolutnie. I to jest to Słońce, które za 4,5 miliarda lat, może za 4, a może za 5, po prostu eksploduje. Czas temu jakiś, bo to było w 1948, pewien człowiek, bardzo znany i bardzo, bardzo wpływowy nazista o nazwisku von Braun, gdy siedział na pustyni w Nowym Meksyku po tym, jak go Amerykanie po wojnie ściągnęli, bo stwierdzili, że biznes jest biznes, więc nie ma co go jakoś tutaj osądzać, skoro go możemy wykorzystywać, jego wiedzę z budowy rakiet V1 i V2. Więc siedział sobie ten von Braun na pustyni w 1948 roku, zaczął pisać książkę pod tytułem Das Mars Projekt. Wydał ją w 1952 roku w Stanach, ona była bestsellerem. Bardzo wiele tam ciekawych rzeczy się pojawia, bo von Braun, on uważał, że po to, żeby ludzkość przetrwała, musimy skolonizować inne światy. On na przykład obliczał, że w tym pierwszym rzucie powinno 70 statków kosmicznych lecieć. Każdy z nich miał mieć 4000 ton miał ważyć i na każdym z tych statków powinno być około 70 osób plus 120 kg bagażu dla każdej z tych 70 osób, czyli razem 4900 osób miało lecieć. Co ciekawe, i o tym bardzo, wydaje mi się, mało osób wie, von Braun też
z grubsza naszkicował porządek społeczny, jaki miał panować na Marsie. I na Marsie miał być ktoś w rodzaju takiego gubernatora. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak on nazwał tego gubernatora. Nie. On nazwał go Elon albo Elon. Ciekawe, że wiele lat później się urodził Elon Musk i być może on właśnie kimś takim będzie. Rakieta Saturn V, która była projektowana przez von Brauna po to, żeby zawieźć człowieka na Księżyc, ona nie była dedykowana Księżycowi. Ona była dużo większa niż potrzebował tego program księżycowy. Ona już była liczona, ona już była budowana po to, żeby zawieźć człowieka na Marsa. Czy człowiek jest w stanie przetrwać na Ziemi? Znowu, kimkolwiek ten człowiek będzie, bo zapewne będzie, ci ludzie za wiele miliardów lat będą inni niż my. Nie jest w stanie. Z wielu powodów nie jest i być może z wieloma powodami jesteśmy sobie w stanie poradzić, ale z eksplodującym Słońcem żadną miarą nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Redaktor Tomasz Rożek.